Topolka. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. A dzisiejszy odcinek jest to drugi odcinek z serii Ketopolka na redukcji. Jeżeli więc interesuje Was tematyka odchudzania na diecie ketogenicznej, jesteście ciekawi, jak to wygląda w praktyce, jesteście ciekawi, jak to u mnie wygląda, co jem, jaką mam aktywność, no i czy to, co robię, przynosi jakiekolwiek rezultaty, to ja Was serdecznie zapraszam do oglądania dalszej części odcinka. Moi drodzy, no dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio, 8 kwietnia, a to znaczy, że wkraczamy właśnie w drugi tydzień odchudzania. Tutaj Wam gdzieś podlinkuję film z pierwszego tygodnia mojego odchudzania. No i co, moi drodzy, no zaczynamy tydzień drugi. Ja deklarowałam w poprzednim odcinku, że chciałabym, żeby ten drugi tydzień obfitował w trochę więcej aktywności fizycznej, żeby był ogólnie no, dla mnie troszeczkę taki bardziej spokojniejszy, pozwalający jakoś bardziej zaplanować te posiłki, żeby one same były bardziej gęste odżywczo. Natomiast no, dzisiaj jeszcze się to, przyznam szczerze, jakoś niespecjalnie udało. Rozpoczęłam drugi tydzień od śniadania w pracy. Wpadły parówczoki, ale o bardzo dobrym składzie i bez konserwantów. To mam na swoją obronę. A na drugie przygotowałam sobie sałatkę z mozzarellą. No tam już były chwasty, oliwa, wiadomo, jakieś nasiona, jakieś pestki. Co do jutrzejszego śniadania, sobotniego śniadania, no to odpakowałam dzisiaj to opakowanie tych parówczoków. Ich jest tam 6 sztuk. Zjadłam 3, no więc jak łatwo się domyślać, jutro również zawitają one na śniadanie u mnie. Natomiast jeżeli chodzi o obiad na weekend, no to jeszcze się zastanowię. Mam jakieś mięso mielone, mam kalafiora, więc no coś mi tam chodzi po głowie. Wkrótce się przekonamy, co z tego wyszło. Jest sobota. Dziś mojemu chłopakowi zrobiłam spaghetti, tutaj jest sos. Ja sobie troszkę tego sosu bolońskiego podebrałam. No i podstawą tej zapiekanki jest kalafior. Tu widzicie warstwę tego mięsa mielonego z pieczarkami, z oliwkami, w sosie pomidorowym. Oczywiście jeszcze jakiś tam żółty ser tutaj się pojawia. I tak, moi drodzy, danie wygląda przed wstawieniem do piekarnika. A tak prezentuje się już gotowa zapiekanka. To będzie mój obiad na najbliższe 2 dni. Słuchajcie, co do natomiast niedzielnego śniadania, to tutaj jakichś specjalnych niespodzianek nie przewiduję. Ja Wam powiedziałam poprzednio, że nasze wspólne weekendowe śniadania zwykle wyglądają podobnie, więc tam wjeżdżają jakieś jajka, czy to jajecznica, czy to jajka na miękko, pojawia się zazwyczaj jakiś tam boczuś, kawałek żółtego sera, całkiem sporo jakichś warzywek rozmaitych i kiełków. No i tak to będzie również wyglądało w tę niedzielę. W sobotę, słuchajcie, szykuje mi się imprezka, więc tutaj pozwolicie, że nie będę jakoś skrupulatnie liczyć kalorii, gdyż nie bardzo ma to sens. Wiecie, no może być trochę bardziej kalorycznie i nieco niezdrowo. Nie wchodźmy w szczegóły, każdy wie, o co chodzi. No a w kolejnych dniach, no to zobaczymy, jak się to ułoży. Cześć kochani, no weekend już za nami, dzisiaj mamy poniedziałek, a mnie przy poniedziałku wpadło nieplanowane ładowanie węgli. Słuchajcie, w pracy zjadłam kotleta schabowego, takiego panierowanego tradycyjnie i surówkę, a wcześniej zupę pomidorową z kluskami. Z pracy wróciłam na pieszo marszem i słuchajcie, po powrocie do domu, po tych 3 godzinach od zjedzenia tego kotleciora i tej zupy z makaronem, zrobiłam sobie tak z ciekawości badanie poziomu zarówno ketonów, jak i glukozy. I ku mojemu zaskoczeniu wskaźnik GKI pokazał, że jestem w średniej ketozie. Także słuchajcie, no, elastyczność metaboliczna jest bardzo fajną rzeczą. Każdemu, kto już dłuższy czas jest w ketozie, serdecznie polecam, żeby sobie także sprawdził, jak ta sytuacja wygląda u niego. A po powrocie z tego marszu, po powrocie do domu, już po zrobieniu sobie tych badań, no przyznam szczerze, że poszłam trochę w taki keto fast food i zrobiłam sobie po prostu w piekarniku zapiekanki z serem.
A we wtorek na pierwszy posiłek w pracy wpadł twaróg, czyli twaróg półtłusty ze śmietaną 30, tam szczypior, jakieś warzywa. Natomiast drugi posiłek to była jajecznica z dodatkowym żółtkiem, kilka plasterków, kiełbasy takiej dojrzewającej o niezłym składzie, no i jakieś warzywka. Cześć! Dzisiaj mamy 13 kwietnia, środa, a to znaczy, że zbliżamy się, słuchajcie, do końca drugiego tygodnia mojego odchudzania. Kota wam mówi cześć. Słuchajcie, dzisiaj śniadanie tradycyjnie zjadłam w pracy, to był taki trochę składak, jakaś tam sałatka z mozzarellą i trzy kanapki, jakiś twarożek, kawałek kiełbasy się tam pojawiły. Z pracy wróciłam sobie, podobnie jak w poniedziałek, na pieszo, ale wybrałam inną trasę. Trasę, której pierwsza część wiedzie przez najbardziej chyba znaną w Łodzi ulicę, czyli ulicę Piotrkowską. Moi drodzy, jak już idziemy tą ulicą, to ja wam teraz pokażę najładniejsze podwórko nie tylko w moim mieście, nie tylko w Łodzi, myślę, ale tak naprawdę w całej Polsce, a może nawet w Europie. Moi drodzy, zabieram was do pasażu Róży. Znalazłam na moim osiedlu, to weszłam jeszcze na małe zakupy. No i tutaj, korzystając z okazji, wiecie, że ja czasem jak trafi jakiś fajny produkt, to go wam polecam i tak też zrobię w tym momencie. Pierwsza rzecz fajna to jest, chyba już go nawet znacie, ten produkt. Ja go chyba w jakimś filmie pokazywałam, a jeśli nie, to pokazuję. Obczajcie sobie skład. No i druga rzecz, słuchajcie, też tej samej firmy. Taka wędlina. Też zobaczcie, jaki ma fajny skład. Minusem tych produktów jest niestety to, że mogą być bardzo krótko przechowywane. Zazwyczaj to są 24 godziny. Więc mój patent jest taki, że ja na przykład jak kupuję taką paczkę kiełbas, to po prostu odkładam sobie na ten dzień czy dwa tyle, ile uważam, że zjem, a resztę mrożę, one się bardzo fajnie mrożą. Tej wędliny, słuchajcie, jeszcze nie jadłam, będę ją dopiero próbować, więc dam wam znać, jak ona ze smakiem. Natomiast kiełbasy już jadłam, jest bardzo dobra. Zresztą za chwilkę również ona będzie podstawą mojego dzisiejszego drugiego posiłku. Tak więc, moi drodzy, no jutro podsumowanie tygodnia. Widzimy się! Cześć kochani, mamy czwarteczek, a więc ostatni dzień drugiego tygodnia naszej redukcji. Słuchajcie, i postanowiłam z tej okazji zrobić sobie drobny prezent. Skoro już, prawda, przygotowujemy się do wiosny, to doszłam do wniosku, że najwyższa pora zrobić coś z tym. I dlatego właśnie jesteśmy w salonie u mojego przyjaciela. Tu jest, słuchajcie, pięknie. I będziemy za chwilkę tutaj próbować jakoś ogarnąć tę moją czuprynę, co by również wam przyjemniej się na mnie patrzyło. A co do mich, to tutaj widzicie, rano to była jakaś, prawda, tutaj składaczek. Widzicie go teraz. No, no
Natomiast druga Micha również zdrowo, sałateczka, widzicie ją teraz. Także słuchajcie, no widzimy się za chwilę, już jak będzie widać jakiś efekt. No nie ma lekko w ciężkich czołgach. Pierwszy etap jest za nami. Włosy zostały tutaj podcięte, wycieniowane. Umówiliśmy się z moim wspaniałym kolegą. Dzień dobry, Janek. Słuchajcie, umówiliśmy się na kolejne etapy. Umówiliśmy się, że najpierw ja je tutaj muszę troszkę zapuścić. Muszę je odżywić. Gdzieś w międzyczasie porozmawialiśmy, jak będziemy dalej sobie szli z kolorem. Także słuchajcie, no, sytuacja jest rozwojowa. Ja się strasznie cieszę, bo w końcu zaczęłam, zrobiłam pierwszy krok w stronę takiej świadomej pielęgnacji i w końcu oddania moich, jak ustaliliśmy, no niełatwych do kiełznania włosów w ręce profesjonalistów. Ja. Także słuchajcie, no co? No co będzie dalej? Zobaczymy już wkrótce. A póki co, pamiętajcie, ja mam jutro stresujący dzień, dzień ważenia i sprawdzania efektów, także zobaczycie je. Wy je zobaczycie zaraz w tej chwili jeszcze. Przede mną parę godzin czekania, także słuchajcie. Się powoli zbliżamy do końca tego odcinka. Jak widzieliście przed chwilą, redukcja powoli, ale konsekwentnie idzie sobie do przodu, czyli wszystko jest dokładnie tak, jak ma być. I to słuchajcie, mimo jakichś tam węgielków okazjonalnych, mimo imprezki, która się w tym minionym tygodniu właśnie wydarzyła. Także słuchajcie, no jest dobrze, nie ma co narzekać. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, jeżeli podoba Wam się to, co Wam tutaj pokazuję, to bardzo proszę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi jakiś komentarz. Wiecie, że ja bardzo chętnie zawsze je czytam, chętnie na nie odpisuję. Ten film skoczy na kanał w sobotę wieczorem, w Wielką Sobotę. I dlatego ja bym z tej okazji chciała Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt. To są najbardziej ketogeniczne chyba święta w sumie. Wszystkiego dobrego, smacznego jaja, smacznej kiełbasy i do zobaczenia.